Zaczynamy pierwsze spotkanie z legendami lubelskiej piłki ręcznej na 30-lecie MKS-u w najwyższej w kraju klasie rozgrywkowej. Naszymi gośćmi są dziś pierwsza kapitan legendarnego Monteksu Iwona Nabożna i niezwykle zasłużona rozgrywająca Krystyna Repelewska. I choć grałyście panie w MKS-ie w innych okresach czasu, to na pewno łączy was to, że były to lata wielkich sukcesów, tego się nie da ukryć i tym samym na pewno MKS kojarzy się z wami. A z czym wy kojarzycie lubelski klub? Jakie są takie wasze pierwsze skojarzenia z biało-zielonymi barwami? Mnie się będzie chyba zawsze kojarzyło z historią w ogóle klubu jako MKS-u, więc ja, że tak powiem, kojarzę to ze szkołą, z pierwszą trenerką, z trenerem Grundschokiem, z graniem w drugiej lidze. Ja to takie mam skojarzenie, ponieważ jakby od początku w tym gdzieś siedzę i ja mam takie skojarzenia. No i oczywiście później ten powrót po studiach do Lublina, taki przymusowy, dla mnie taki trudna decyzja była, ale z perspektywy czasu go nie żałuję. I, no i awans do ekstraklasy, no, takiej najwyższej rozgrywkowej z tym. Tak, ja to tak pamiętam. Znaczy się dla mnie, no oczywiście hasło biało-zielone barwy niezwyciężone. Piękne tradycje, które mam nadzieję będą nadal kontynuowane w naszym mieście. Niesamowita życiowa przygoda oraz same pozytywne ludzie. Odwołujemy się tutaj do tej tradycji, do mistrzowskiej tradycji. Szczególnie to jest istotne teraz, gdy obchodzimy ten jubileusz 30-lecia MKS-u w Ekstraklasie. Na czym w takim razie waszym zdaniem polega fenomen lubelskiego MKS-u? Dlaczego jest to w skali krajowej i nie tylko krajowej taki wyjątkowy klub? Chcesz mówić pierwsza? Czy ustępujesz mi? Pani kapitan. No, tak myślałam. Myślę sobie, że wiąże się to z budowaniem tego zespołu od początku, odkąd tutaj jakby się to wszystko zaczęło. I jakby, nie chcąc się tutaj przechwalać, bo nie będę przecież oryginalna, jeśli powiem, że właściwie gdzieś jestem od początku z sukcesami tego zespołu, do pewnego momentu, dopóki mogłam uczestniczyć. I to wszystko polegało na tym, na ciężkiej charówce, na takim budowaniu zespołu i dopasowywaniu. Trener sobie dopasowywał zawodniczki, które miały to budować. Gdzieś ten skład przez jakiś czas był w miarę stabilny, silny przede wszystkim, bardzo mocny skład i na tamte czasy do pewnego momentu byłyśmy, że tak powiem, niepokonane i potem już tradycją stało się, że trzeba to było kontynuować i przez lata różne, pod różnymi nazwami to się tak odbywało, że tutaj sobie nikt nie wyobrażał, że mogło być inaczej i każda przegrana, czy jakakolwiek gdzieś remis, to była dla wszystkich jakby no, taką niespodzianką, szokiem, nie? Ale tak, no to było wszystko opłacone ciężką pracą, no oczywiście organizacją klubu, to wszystko się wiązało z pieniędzmi, z organizacją, no wszystko miało wpływ na to, no ludzie dookoła, kibice, którzy byli zawsze z nami. No, wszystko tu się z tym wiązało. No i to taka musiała być taka tradycja. Po prostu ja to tak odbieram dzisiaj. A dla mnie przede wszystkim niesamowite charaktery damskie. Te, które spotkałyśmy się. Wśród kobiet różnie bywa. Czasami lubimy się, nie lubimy się, ale my widzieliśmy, że my byliśmy tą ekipą, która wychodząc na boiska zrobiłaby wszystko dla tej drużyny. Bez pieniędzy również. Były czasy, kiedy fanatyzm był ponad wszystko, ale dokonywaliśmy profesjonalizmowi i ten sukces smakował znakomicie. Cofnęliśmy się wcześniej tak do samego początku, do takich dosyć zamierzchłych czasów lubelskiego szczypielniaka. Ale nie tylko lubelskiego, bo pierwsze mistrzostwo zdobyłaś we Wrocławiu. Ale jeszcze wcześniej byłaś zawodniczką zespołu z Lublina. W sumie to niewiele zabrakło, byśmy dzisiaj świętowali nie 30-lecie MKS-u w Ekstraklasie, a 40-lecie. Co można powiedzieć o tym czasie w Lublinie? Jak wówczas wyglądał ten klub? Nie 30 lat temu, a prawie 40.
To był międzyszkolny klub sportowy jeszcze w czasach, kiedy ja zaczynałam tą przygodę z Lublinem, w Lublinie. Od klasy, od szkoły podstawowej poprzez liceum. To naprawdę, to był klub, który znajdował się w jakimś biurze, w szkolnym związku sportowym. To tego się nie da po prostu powiedzieć. To absolutnie nie było jakieś profesjonalne, ale ludzie byli tak zafiksowani na ten sukces i na grę. I myśmy były takim zespołem nieobliczalnym, bo myśmy naprawdę tutaj złoiły tyłki takim zespołem jak Krakowia Kraków, jak już nie pamiętam, kto był drugim zespołem, myśmy tutaj grały takie mecze w Lublinie, więc myśmy no tak trochę były takim kopciuchem, ale takim zaskakującym ludzi i no to nie było jakieś profesjonalne, ale to zmierzało ku czemuś fajnemu, do momentu, kiedy już kończyłyśmy szkołę liceum i trzeba było podjąć decyzję o studiach, a w Lublinie nie było uczelni pod tytułem AWF i niestety drogi się rozeszły. A te pierwsze wspomnienia z piłką ręczną młodej Iwony Nabożnej są związane z Lublinem czy Wrocławiem? Z Lublinem. Z Lublinem zdecydowanie. A wracając do czasów AZS-u AWF Wrocław, dwa tytuły mistrza i przenosiny do drugoligowego Monteksu. Trzeba przyznać, że to brzmi jak no, co najmniej zesłanie, a tak uznanej wówczas zawodniczce chyba niełatwo było utrzymać się w kadrze biało-czerwonych, grając w drugoligowym zespole. O, i tu cię zaskoczę, bo ja się utrzymałam w kadrze, jeszcze zostałam pochwalona, bo ja sobie dodatkowo trenowałam. Indywidualne treningi z trenerem Grunszokiem miałam i musiałam się po prostu utrzymać, żeby nie wypaść i na tym mi bardzo zależało i za to trenerowi nieraz dziękowałam, jak będzie mnie oglądał jeszcze teraz, to jeszcze raz mu dziękuję, bo to też jego cenny czas był dla mnie poświęcony. Natomiast to była dla mnie jakaś tam degradacja i źle się z tym czułam, ale nie miałam, że tak powiem, wyjścia, gdzieś tam nie podeszli ludzie w odpowiedni sposób i wróciłam. No i coś dzisiaj z perspektywy czasu absolutnie tego nie żałuję. Tak się miało wydarzyć i tak się wydarzyło. Gdy trafiłaś do Lublina w 92 roku, to właściwie z miejsca stałaś się gwiazdą zespołu. Rok później Monteks grał już w krajowej ekstraklasie. Pamiętasz oczekiwania i nadzieje wówczas związane z lubelską drużyną, gdy tworzyło się to ten wielki Monteks? W rozmowach z ludźmi, którzy tworzyli klub, była taka rozmowa i sugerowanie, że chcielibyśmy awansować. Ja oczywiście byłam pod olbrzymią presją, nie mówię, że mi było łatwo z tym obciążeniem. I to było trudne dla mnie, ale też zdawałam sobie sprawę, że są też dziewczyny obok, które będą się musiały gdzieś tam może nie dopasować, ale może podołają temu wszystkiemu, tym bardziej, że stały tam jeszcze jakieś zakupy zrobione, jeszcze ktoś tam przyszedł do nas, przeszedł, wzmocnił ten zespół. Więc ja myślę, że jak wiem, czy jakiś taki olbrzymi wkład, myślę sobie, że każda z tych dziewczyn, która w tamtym czasie była, w tym zespole, w którym ja byłam, to była taka fajna ekipa, która patrzyły na mnie trochę tak inaczej, no bo wiadomo, ja trochę na innych falach, że tak powiem, bardziej byłam chyba zaangażowana, tak myślę. Ale z czasem one się bardzo szybko przestawiły, te dziewuchy. A oczekiwania społeczności, kibiców i wszystkiego tego wokół, co się działo, to rzeczywiście, jak się rodził ten kult lubelskiej piłki ręcznej? Ciężko mi jest to oceniać dzisiaj, czy w ogóle jakiś kult był. Nie wiem, ja tego tak nie odbierałam. Kilka lat później już na pewno tak. Myślę, że później tak. Na tamten czas ja chyba byłam mimo wszystko jakąś taką... Ja jestem generalnie osobą skromną. Nie jestem jakąś taką chodzącą w chmurach i wywyższającą się. I ja wydaje mi się, że jak na tamten czas ja nie chodziłam taka zarozumiała i nie wiadomo co sobą reprezentowałam. Starałam się być taką cały czas taką samą Iwoną Nabożną, która ma jakiś tam cel, chciałaby coś komuś udowodnić, sobie przede wszystkim, ale nie czułam presji, ale nie za wszelką cenę, tak jakby, o tak powiem. Ile trwała wówczas taka podróż z Lublina do Wrocławia? Pociągiem się jechało 8-9 godzin, to nocnym pociągiem. Wjeżdżałam o 22, byłam o 6 rano w Lublinie.
A w ciągu dnia to nie było takiego połączenia. Myśmy tak jeździły. Ja jeździłam z nocnymi pociągami. To nie jest krótka wycieczka, a Nie. droga Krystyny Repelewskiej do Lublina była nawet nieco bardziej zawiła. Twoim pierwszym przystankiem w Polsce były Kielce. Trener Druszkowski jednak już w 2001 roku chciał Cię mieć w swojej drużynie. Co wówczas nie wypaliło? Akurat tutaj odbył się ten pierwszy brak pieniędzy, były pierwsze trudności finansowe w klubie. Przyjechałam na pierwsze próby w kwietniu 2001 roku. Była przedstawiona mi koncepcja budowania drużyny. Akurat była tuż po tym pierwszym sukcesie międzynarodowym, kiedy dziewczyny zdobyły Puchar EHF i takie nazwiska jak Iwona Nabożna, Sabina Włodek, Monika Marzyc, Iza Puchacz, Wiola Lubrecka, Małgorzata Mańkowska, już później już Majerek, które po raz pierwszy obserwowałam na hali w Mińsku, w rodzimym mieście na Białorusi. Weszłam do szatni i stałam tak, nie wiedziałam co zrobić, nie? Bo to są takie wielkie panie i mówię, bo matko, co ja tu robię? Ale były jakieś specjalne testy, później różne próby i dużo chęci od Andrzeja Druszkowskiego, który umiał pracować z dziewczynami i przekazywał wiedzę niesamowitej techniki piłkarek. Więc długo uporaliśmy się z tym, żeby władze Mińska i klubu się dogadały, tak żeby byłam zawodniczką MKS-u, ale niestety nie udało się. I w grudniu musiałam opuścić Polskę, wróciłam na Białoruś i później od razu jakoś dostałyśmy propozycję z Kielc. I ja tak pomyślałam sobie, mówię, kurczę, ja tak tam wrócę. I wyjechałam do Kielc i powiedziałam, i widziałam, że to jest blisko. I pamiętam, jak z dziewczynami przygotowaliśmy się na mecze. I ja pamiętam, jak przyjechałam na pierwszy mecz, jeszcze na Mosir, na Zygmuntowskie, i dziewczyny grały. Ja pamiętam, ja tak płakałam, że mnie tam nie ma. Było takie duże, duże przeżycie, ale po jakimś czasie wróciłam. Dokładnie, w 2004 roku w końcu się udało, ale chyba ten jeden sezon wówczas też nie spełnił niczyich oczekiwań. Nie oczekiwałam niczego. Trudno było oczekiwać, ponieważ ja byłam młodą, niedoświadczoną jeszcze wtedy piłkarką. Były bardzo wielkie gwiazdy na boisku, które też dzieliły się doświadczeniem i też trener miał swoją koncepcję, w którą po prostu absolutnie nie wolno wchodzić, bo grał tymi zawodniczkami, którym po prostu ufał, więc ja mogłam tylko pokornie się cieszyć tymi minutami, które dostawałam, ale też wiedziałam, że jeżeli będę siedziała nawet w tak utytułowanym klubie, to za wiele nie doświadczę na tym boisku i musiałam po prostu iść dalej. Pamiętam, jak trener Jankowski był bardzo zaskoczony moją decyzją, ale też mi pomachał palcem, powiedział, że ty jeszcze tu wrócisz. A czyli tak to wyglądało, bo jednak mimo wszystko zdecydowałaś się na kolejne podejście do gry w Lublinie. Jak się później okazało, to podejście to był absolutny strzał w dziesiątkę, bo 6 tytułów mistrzowskich, status najbardziej wartościowej zagranicznej zawodniczki w lidze, no i wiele innych. Nie było wątpliwości przed tym kolejnym podejściem do gry w Lublinie? O matko. Nie, nie było, bo... Absolutnie nie było, bo nie wiedziałam, że... Też miałam wątpliwości, czy będę grała. Bo no, różne koncepcje i tutaj przychodziło jako lewo rozegranie, była przystawiona na prawe, trener szukał, ale dostałam tak jak Dorota Małek, ten przyzwoity carte blanche i się udało. I się udało. Ja po prostu czułam wsparcie i zaufania od Edwarda Jankowskiego, za co mu dziękuję. I spotkałaś na się nas taka ekipa ludzi, z którymi można było kraść koni. Właśnie ta ekipa ludzi też wspomina tę jedną taką ciekawą historię, bo Krystę Repelewską nasi kibice pamiętają jako zawodniczkę imponującą spokojem, sportową inteligencją, przeglądem pola, ale mało kto wie o tym, jakie wyniki wykręca na teście Coopera. Nic o tym mi nie wiadomo. No, mówi się, że nikt wśród biało-zielonych lepiej na tym teście sobie nie poradził, zatem pytam, jak należy podejść do 12-minutowego biegu, żeby takie wykręcić wyniki jak Krystyna Ze Releska. Spokojem.
ze spokojem, sportową inteligencją i przeglądem pola, tak? Okej, okay, w porządku. Ale to zapomniała powiedzieć, że trzeba mieć takie predyspozycje po prostu i tyle. No. Takie predyspozycje ma i z tym się urodziła i za to zawsze była podziwiana. W drugiej połowie lat 90. mogliśmy obserwować ten złoty okres lubelskiej drużyny, ten taki najbardziej popularny w sercach naszych kibiców. 7 kolejnych tytułów Mistrza Polski. Chyba nie będzie tu żadnej przesady, jeśli powiem o całkowitym zdominowaniu krajowych rozgrywek. Właściwie zaraz po pojawieniu się w nich. No i tak, i tu się absolutnie nie mylisz, bo przez ten pierwszy okres od awansu do tej ciągłej tego królowania tak było i ja pamiętam taki moment, kiedy wydawało nam się, Boże, czy ta liga jest taka słaba, czy my jesteśmy takie dobre? Tak, zadawałyśmy sobie takie pytania, ale nigdy nam nie przyszło do głowy, żeby kogokolwiek zlekceważyć, czy żeby nie mieć do kogokolwiek szacunku. Po prostu na ten okres się taka ekipa zmontowała, że no nie było na nas po prostu silnych. Pamiętam dla mnie osobiście powrót do Lublina spod, że tak powiem, trenera Cybulskiego, dla którego notabene poszłam na studia do Wrocławia, do jego zespołu, tam do AWF-u, na AWF. Powrót do Lublina, gdzie poprzez pierwszy ten okres taki przejściowy trenowałyśmy z trenerem Grunszokiem i Czubalą i później przyszedł trener Ciepliński, a potem była era Druszkowskiego, to dla mnie było to coś nowego, bo o ile Cieplińskiego znałam jako trenera, o tyle o trenerze Druszkowskim tylko gdzieś tam słyszałam z historii, jak prowadził Elbląg, ale jego ten nowoczesny trening, ten pierwszy rok, pierwszy, drugi, trzeci, to było takie zaskoczenie w ogóle dla wszystkich w lidze, bo myśmy taką skandynawską piłkę zaczęły grać. W tamtych czasach to było naprawdę duże zaskoczenie różnymi formami obrony, szybkimi kontrami na przykład. To myśmy zaskakiwały tym nie jeden zespół i myśmy wygrywały tym takim zróżnicowaną grą, szybką jak na tamte czasy. Za chwilę była zmiana systemu obrony na przykład na 3-2-1. To była w ogóle nowum w tamtym czasie, więc no to się trenerowi Druszkowskiemu udało gdzieś nas gdzieś wpoić i nas przekonać do tego i zaskakiwać, że na przykład Nabożna grała na drugiej w obronie, co mi się też zdarzało, nie powiem, że nie, bo to wychodziło to, że jako druga wysunięta musiałam szpulę dawać na kontrę i gdzieś tam w kilku tych meczach się udawało, więc no to był taki fajny czas, kiedy Druszkowski nas gdzieś tak pociągnął tym swoim systemem treningowym. Nie mówię, że było łatwo, bo były bardzo ciężkie treningi. Myśmy w tamtych czasach trenowały 2 razy dziennie. Bardzo ciężko. To były mega trudne treningi, mega ciężkie, obozy ciężkie, ale była też atmosfera, bo wiedziałyśmy, że idziemy po coś. Skoro w waszych głowach pojawiały się wówczas pytania dotyczące poziomu ligi, pytanie, co myślały rywalki, jak inne drużyny postrzegały wówczas Montex? A to zależy, z kim się grało. Zdarzały się różne sytuacje, że widać było przerażenie, strach, widać było też taką zawziętość, taką determinację, że a co nam tam, a zróbmy, może wygramy. Zdarzały się sytuacje, kiedy zawodniczki się namawiały na nas, żeby nas na przykład sfaulować. To ja doskonale pamiętam takie sytuacje, więc no różnie bywało. Ale no nigdy nie czułyśmy się, że tak powiem, zlekceważone. Wydaje mi się, że wręcz niektóre zespoły bardzo chciały nam dorównywać i czasami się to zdarzało. Myśmy potrafiły grać równe mecze, bardzo trudne, AKS Chorzów na przykład. To były, no różnie to bywało. A ten najtrudniejszy moment w karierze Iwony Nabożnej to kontuzja z 99 roku? Myślę, że tak. Myślę, że to chyba taki przełom dla mnie był. Tak, chyba myślę, że tak. Myślę, że to jest taki dla mnie trudny czas był. Bo to mnie właściwie zamknęło drogę. Już później nie pociągnęłam. Nie dało rady. Mimo, że ja wiele kontuzji miałam, ale ta mnie po prostu nie pozwoliła już. Dokładnie, bo mimo wielkich sukcesów i niepodważalnych zasług dla klubu, to gdy biało-zielone dotarły do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, czy wznosiły do góry ten puchar EHF, niestety nie mogłaś być na parkiecie. Ta zakończona kariera w wieku 32 lat pozostawiła pewien niedosyt, czy czujesz się sportowcem spełnionym?
Trudne pytanie. Znaczy, nie jest trudne. No, oczywiście, że czuję się niespełnionym, ze względu na to, że w wieku 32 lat dzisiaj sportowiec, który jest dobrze zaopiekowany, ma specjalną dietę, ma zindywidualizowany trening, jest bardziej świadomy. Nie chcę mówić, że ja nie byłam świadoma, czy moje koleżanki, ale to są zupełnie inne czasy. To myślę sobie, że być może by mi pociągnęła dłużej, no ale na tamten czas, nie mówię, że nie byłam zaopiekowana, byłam jak najbardziej, dzięki klubowi i pracownikom i wszystkim ludziom, którzy się mną opiekowali tu w klubie, no to ten zabieg operacyjny miałam zrobiony, natomiast stan mojego kolana był taki, który nie pozwolił mi już dalej, że tak powiem, funkcjonować, więc no nie mam tutaj do nikogo żalu, tylko po prostu czasy, no zupełnie inne czasy. No dzisiaj chciałabym żyć i być tak zaopiekowana, jak są dzisiaj dziewczyny zaopiekowane i sportowo, i w ogóle medycznie, w ogóle pod każdym względem. No. No tych zdecydowanie weselszych i tych pięknych momentów w Lublinie było zdecydowanie więcej, więc odwracając pytanie, który z nich wspominacie Panie najlepiej? Myślę, że na pewno awans był takim fajnym momentem. Myślę, że zdobycie pierwszego Mistrzostwa Polski tutaj dla Lublina z MKS-em Montex to chyba taki najfajniejszy moment. Chociaż mówię, ja jeszcze bardzo mile wspominam swoje sukcesy, te mistrzowskie, bo najpierwszy taki tytuł Mistrzostwa Polski, tak jak wspomniałeś, z AZS-em OWF-em Wrocław zdobyłam w tym okresie seniorskim, więc tamten medal też miał nawet dwukrotnie, więc jakby smak tego medalu miałam okazję wcześniej poczuć. Ale ten lubelski tutaj miał no, taki swoisty smak, bo myśmy zawsze fajnie świętowały powroty po zdobyciu mistrzostwa, jak wracałyśmy, na przykład jak nie zdobywałyśmy go na miejscu, więc to było takie, no to miało swój taki naprawdę smak fajny. To było to był wesoły autokar, rozumiem. No, zawsze są wesołe, jak się wraca po sukcesach, ale to ci kibice, ci ludzie, którzy budowali to wszystko. A właśnie, a jaki w takim razie moment w swojej sportowej karierze związany z Lublinem najmilej wspomina Krystyna Repelewska? Chyba wszystkie, każdy inny i każdy na swój sposób, tak. Najbardziej oczywiście cieszyły wygrane z Miedziowymi. I jedną rzecz pamiętam był mecz finałowy na wyjeździe i była dogrywka. Jedna dogrywka, a później druga dogrywka. I już po prostu nie miałyśmy sił, bo to był taki tak ciężki mecz. Ale pamiętam, że rzuciłam ostatnią bramkę chyba na 6 sekund do końca i to lewą ręką. I to do tej pory nie wiem, jak to się stało. ale to wpadło i pamiętam, tak cieszyłyśmy się w szatnie, umęczone strasznie. Naprawdę kosztowało to tyle dużo sił, bo był upał cholerny. I tylko pamiętam, jak Łosie mi powiedziała, że mnie nie lubi. I to było chyba właśnie w meczu z Lubinem zwycięstwo. Tak, tak, tak. A dlaczego mówisz, że taki upał? Bo przecież na tej starej hali Zagłębia to tam można się było naprawdę uparować. Malutka hala, taki blaszak. No to ja też pamiętam tą halę. Kończąc tą część, nie mogę nie zapytać naszych legend o to, co robią dziś po zakończeniu kariery sportowej, bo wiem, że ze sportem się panie tak naprawdę jeszcze nie rozstały. Próbuję różnych aktywności fizycznych, których na przykład zabronił kontrakt wcześniej, takich jak, nie wiem, jazda snowboardem, windsurfing, stand-up paddle, nie wiem, skoki ze spadochronem i takie podobne. Wciąż kocham tą adrenalinę. I czasami ciężko usiedzieć mi jest na miejscu, ale... Czasami? Ale wiem, że ruch to jest to, gdzie dobrze się czuję. I wiem, że także jest ta praca w szkole. Ona chyba także potrafi dać całkiem sporo adrenaliny. Nie, kocham pracę ze studentami i z dziećmi i to jest mega fun, bo wśród dzieci jest jednak sportowcy z osiągnięciami, to są duże autorytety. Natomiast jeżeli chodzi o pracę ze studentami, też uczę się być gdzieś przyjacielem, gdzieś bardziej ogarniętą babką, która tam potrafi przewodzić grupą i spływem kajakowym, czasami gdzieś narzucić tempo kroku w Zakopanem, więc to jest fajne.
Domyślam się, że liczyłyście Panie, że to już koniec, ale przyszedł czas na pytania od naszych ekspertów. I na początek redaktor Adam Rozwałka, Polskie Radio Lublin. Zaczniemy od Iwony Nabożnej. Jak namówiono Cię do powrotu do Lublina z drużyny Mistrza Polski, właśnie AZS AWF Wrocław, do drugoligowca, wówczas MKS Montex? Przyjechał do mnie dwukrotnie trener Grundschok, przekonując mnie, że ponieważ kończę studia, w związku z tym jestem na wypożyczeniu, kończąc studia, muszę wrócić do Lublina. Nie chciało mi się w to wierzyć, ale jak już za drugim razem do mnie przyjechał i zaczęliśmy rozmawiać już o perspektywie i przyszłości, jak ma wyglądać przyszłość klubu, to w zasadzie nie bardzo miałam też i wybór. Ale myślę, że najbardziej to chyba to, że trener mi tak przekonywał, że dobra, wróć, może coś zbudujemy, może coś zrobimy. Mówię tak oczywiście bardzo szybko, w telegraficznym skrócie, ale to tak wyglądało. Za drugim razem już postanowiłam, że wrócę. Konkretne nazwiska trenerów tutaj się już pojawiały, ale redaktor Adam Rozwałka pyta, który z trenerów najbardziej wpłynął na Twoją karierę? Nie mogę wskazać jednej osoby. To jest cała grupa ludzi, która miała wpływ na moje poszczególne etapy rozwoju. Począwszy od nauczycielki ze szkoły, pani Henryki Fiuk, po Grundschoka, po i Ciepliński, i Druszkowski, i Cybulski we Wrocławiu, który bardzo duży wpływ miał na moje. To, że mi dał w ogóle szansę taki już dorosły sport uprawiać i taką dojrzałość. Każdy z trenerów, Noszczak mój, wspaniały mój trener reprezentacyjny z młodzieżówki, z juniorek, który mnie gnębił jak nie wiem co, który mnie po prostu, tak strasznie się go bałam. A to był facet, który mimo wszystko we mnie tak bardzo uwierzył i tak bardzo mi gratulował moich sukcesów takich indywidualnych. To był facet, który też duży miał wpływ. Nie mogłam o nim zapomnieć, ale dobrze, że sobie przypomniałam. Także to jest szereg ludzi fajnych takich. A który z meczów w europejskich pucharach w barwach Montexu wspominasz zatem najmilej? Nie ma takiego jednego meczu, bo każdy mecz, który się odbywał na naszej gorącej hali Mosir, przy tej publiczności, która po prostu siedziała na tych... Wszędzie oni byli po prostu. Ci kibice siedzieli wszędzie. Nawet miałam wrażenie czasami, że na suficie siedzą. Myślę sobie, że tak. Z Hypo Bankiem Wiedeń taki bardzo fajny mecz był, przegrany, ale bardzo to był taki emocjonujący mecz przy dużym dopingu. Myślę, że bardzo fajne spotkanie rozegrałyśmy na hali, na Akademii Medycznej z Niemkami, reprezentacyjny, to pomyliłam, przepraszam, ale jeszcze taki fajny mecz był z IKAST-em, też na Akademii Medycznej, taki rewanż w Pucharze Miast, gdzie ja się zaczęłam za wcześnie cieszyć, że dostałyśmy, że miałyśmy awans i już się zaczęłam cieszyć. Okazało się, że zabrakło niestety nam bramek. No i to tak trochę. Ale to były chyba najfajniejsze spotkania. Przechodzimy do pytań do Krysty Rypelewskiej. Dlaczego po zdobyciu pierwszego złota z SPR-em zdecydowałaś się odejść do Koszalina? To Adam Rozwałka. Tak. Adaśko, już wszystko powiedziałam. Tylko i wyłącznie dlatego, że pamiętam, mówiłam do kolegi, ja mówię, słuchaj, ja mówię, po co mi sznurek od medalu, jak ja go nie zdobyłam? Bo ja wtedy nie poczułam smak tego medalu jako osoba grająca, tylko jako będąca z drużyną. Może tak, no, nie brzmi to ładnie, ale tak się wtedy czułam i chciałam po prostu grać i zdobyć doświadczenie boiskowe, żeby później wrócić po prawdziwy medal. A czy potrafisz wskazać spotkanie w lubelskich barwach, które sobie tak najbardziej cenisz? Każdy ceni. Najbardziej nie cenię spotkania, tylko najbardziej cenię każdą osobę, którą stałam barkiem obok mnie i broniła. To jest chyba takie poczucie takiej wspólnoty. Wiecie, to nie musi być spotkanie wygrane, przegrane, tylko ja widziałam, że obok mnie zawsze były ludzie, z którymi mogłam walczyć. I kończąc zestaw pytań od redaktora Rozwałki, jaka jest Twoja recepta na sukces w sporcie? Recepta na sukces w sporcie?
Na pewno determinacja i chęć, samodyscyplina, no i oddanie się. Po prostu, wiecie co, my sportowcy to są szczęśliwi ludzie, bo pomimo tego, że wykonujemy zawód, to sport jest naszą pasją. A połączyć zawód, pieniądz i być zadowolonym, nie ma nic lepszego. Kolejny panel pytań od redaktor Sylwii Michałowskiej, TVP Sport. Tutaj pytania są dosyć osobliwe, dlatego proponuję, byśmy zadawali je naprzemiennie. Może zacznijmy od... od kogo zaczniemy? Może od Kristy Lepalewskiej. Najbardziej wzruszający moment kariery albo moment, do którego najczęściej wracasz myślami? Moment, do którego najczęściej wracam myślami. A wiecie co? Chyba pierwsze powołanie do kadry Polski. Może to nie związane z klubem, ale jest związane, bo dzięki temu klubowi też jest zostałam zauważona. Było to dla takie skryte marzenie, ale jak pierwsze dostałam, to słuchajcie, no zdębiałam. Zdębiałam i nie mogłam w to uwierzyć po prostu, że to się stało i że jadę gdzieś tam bronić flagi Polski i że będę musiała zaśpiewać. Pamiętam, jak się uczyłam słów hymnu w domu, żeby tylko, mówię, nie tylko jedną zwrotkę. Siedziałam, mąż tam sprawdza, więc to takie było fajne. A pozostałe... Wiecie co? Wszystko pamiętam po prostu pięknie. To było po prostu jedno takie wielkie wow. Kolejne pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedyś czegoś zapomnieć na mecz i co wtedy zrobiłaś? Nie. Nigdy. Nie było takiej sytuacji? Nie. Ja taką osobą byłam bardzo uporządkowaną, jeśli chodzi o pakowanie. Byłam 2 dni wcześniej spakowana. Czy 3. Zawsze miałam za dużo. Największe torby, najcięższe. Nie, to pod tym względem to chyba nie. Powtórzyłbym to pytanie do Kristy Repelewskiej, gdyby nie to, że tutaj mam świetne zadanie, bo to pytanie zadaniowe. Zanuć ulubioną przyśpiewkę z autokaru. No woman, no cry. Eduardo, tak jest. Co robiłeś, gdy trwał nudny trening, a trener czy też trenerka cię wkurzała? Jakie macie sposoby na rozluźnienie? O Jezus. Jakie na rozluźnienie? Ja miałam taki sposób od pani psycholog z Białorusi. Ona mówiła, że musisz pomyśleć, że trener to pień i rosną na nim takie grzyby. I ja czasami byłam zła na trenera, tak popatrzyłam się na niego tak i mówię, tak wyobrażałam, że u niego takie grzyby zamiast włosów, to mi było śmiesznie. Znaczy, ja dobrze zrozumiałam. Nudny czy ciężki? Bo to dwie różne rzeczy. Nudny, tak? Ja zrozumiałam, tak. Gdy trwał nudny trening, a trener, trenerka cię wkurzała. Myślę, że wkurzać może zarówno ciężkim treningiem, jak i nudnym. Ja tam zawsze coś pod nosem sobie bączyłam. Niecenzuralnego najczęściej, bo to tak zawsze bywało niestety. I ja to tak w sobie gdzieś próbowałam. Albo na przykład wychodziłam do toalety. A co robiłyście przed meczem, żeby rozładować stres? Tu jest taka dygresja, że Magda Chemicz na przykład sprzątała na błysk całe mieszkanie. Aby... Ja również sprzątałam. Ja też sprzątałam. Ja sprzątaczka byłam. Tak. Albo miałam taki swój sposób wiązania sznurówek, który zawsze widziałam, że jeżeli mi nie wyjdzie za pierwszym razem, to nie będzie ten dzień. A co było dla was taką największą motywacją? Stawiałyście sobie indywidualne cele na mecz albo na sezon? Zawsze są marzenia przed każdym sezonem, jakieś swoje indywidualne, aby być zdrowym, aby nie mieć kontuzji, aby ten sezon dobrze przed sezonem dobrze przepracować, żeby potem zbierać z tego profity. Takie sobie cele stawiałam. Oczywiście zawsze z taką nadzieją, że oby kolejne Mistrzostwo Polskie, oby gra w pucharach, oby w tych pucharach się jak najbardziej powiodło. To tak z tych czasów, co ja pamiętam, to tak to wyglądało. Tu jest kolejne pytanie do Iwony, takie nawiązujące trochę do tego, o czym wcześniej mówiliśmy na temat prawych skrzydłowych, tym, że teraz są głównie leworęczne i to jest ich ogromny atut. I prawa ręka na prawej stronie to dzisiaj rzadkość. Pewnie dziś niewielu trenerów dałoby ci szansę grać na prawym skrzydle. Na jakiej pozycji ty byś się najszybciej odnalazła, jeśli to by nie było właśnie prawe skrzydło?
Zaczynałam w ogóle grać w tych rozgrywkach takich szkolnych i takich juniorskich na środku rozegrania, więc ale chyba bym nie umiała tam grać. Nie wiem, może lewe skrzydło, może bym została na tym prawym skrzydle, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jakoś tak nie zastanawiałam się nad tym. Ale zazdrościłam zawsze tym leworęcznym. To prawda. A jest coś, czego żałujecie w kwestii tej swojej sportowej kariery? Coś, czego nie zrobiłyście? I dlaczego się to nie udało? Ja bym nie cofnęła nic. Ja jestem mega zadowolona i cieszę się, że tak długą i bogatą karierę miałam za sobą. Na pewno fajne jest to, że ta zakałka charakteru towarzyszy mi do dziś i wiem, że nie brakuje mi motywacji, żeby na przykład pójść na siłownię, czy tam wybrać, leżeć na kanapie, czy iść na siłownię. Jak mi tylko powiedzą, do wariata dwa razy się nie mówi, więc biorę trampki i idę. To jest takie fajne i nie zmieniłoby nic. Ja chyba też nie. No, na... Z perspektywy dziewięciokrotnej mistrzyni Polski, no tak. Nie, raczej nie. No, nie miałam wpływu na to, że nie mogłam po kontuzji dojść do siebie i jeszcze kontynuować, więc no, nie będę tutaj się rozczulała. No, po prostu nic. No. I cieszę się z tego, co osiągnęłam, co mam, co zobaczyłam, kogo spotkałam. Jakie osoby znam, gdzie się obracałam, wśród jakich osób. Także no wszystko takie fajne, fajne wspomnienia. Nie tylko wasze wspomnienia, ale także i wszystkich kibiców. Na koniec pytanie od zaprzyjaźnionego z klubem eksperta w dziedzinie lubelskiej piłki ręcznej Michała Pomorskiego. Czy potrafisz wymienić nazwiska trzech twoich imienniczek, które występowały w lubelskich barwach? O, Jezu, Iwona Pabich. Jezu, ilu? Trzech? Trzech imienniczek, tak. Aha, no tak. Jeszcze no mam. Tak, tu... Iwona Kot i Iwona Niedźwiedź. Dziękuję, koleżanki. Więc no, pytanie w takim razie teraz do Krysty Pelewskiej od Michała Pomorskiego. Jako zawodniczka lubelskiego klubu zadebiutowałaś w reprezentacji Polski, o czym wspominałaś. W jakim mieście i przeciwko jakiej drużynie? Wspominałaś, że często do tego wracasz myślami, więc pewnie pamiętasz. W Gdyni, mecz z Niemcami. Towarzyski, tak. Towarzyski, tak. Wydaje mi się, że nawet ja przy researchu się na to natknąłem. Pytanie numer dwa od Michała Pomorskiego. Pierwszym twoim polskim klubem był ówczesny Kolporter Kielce. Kolporter Kielce. Czy potrafisz podać przynajmniej cztery inne zawodniczki, które trafiły do Lublina bezpośrednio z Kielc? Cztery inne zawodniczki. Więckowskie, siostry Więckowskie. Kamila Skrzyniarz. Zaraz jeszcze pomyślę. I Magdalena Kot. I Honorata Syncerz. Tym sposobem dotarliśmy do końca. Naszymi gośćmi były dziś legendy lubelskiego MKS-u. Iwona Nabożna i Krystyna Repelewska. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękujemy serdecznie.